Panie Wójcie, wielkie gratulacje, no i wielka radość, bo wszyscy się tutaj cieszymy. Tak, cieszymy się. Myślę, że 1 września jak otworzymy, to dzieci się ucieszą, najważniejsze w tym wszystkim. My tylko jesteśmy pewnymi narzędziami, które muszą wykonać tu swoją pracę. Cieszymy się, tak? Trudna inwestycja, tu gdzie stoimy wcześniej wygląda, że był staw. Myśmy tu 1,5 metra głęboko musieli grunty wymieniać. Po przeciwnej stronie plac zabaw, tam 10-15 lat temu jak budowaliśmy, była identyczna sytuacja, więc inwestycja trudna, trochę niespodzianek, ale cieszę się, bo myślę, że jest niesamowita. Myślę, że od tego momentu ta przestrzeń będzie się zmieniać. Mamy pomysł na budynki wokoło i mamy już projekty, jak je wyremontować, żeby ta przestrzeń wyglądała cała, tak samo jak budynek za mną. To nie jest jeszcze koniec. Jeszcze będą różnego rodzaju tutaj inwestycje robione. Tak, oczywiście, to nie jest koniec. To jest budynek modelowy i on będzie modelowy do końca. Mamy już pozwolenie na budowę turbiny wiatrowej po mojej lewej stronie, plus magazyny energii o mocy około 30 kW. Ale pracujemy też nad takim świetnym pomysłem, magazyny energii wodorowe. Gdyby nam się to udało, no nie mamy pieniędzy, to jest rząd około 2 milionów złotych taki magazyn energii, ale wtedy szacujemy, że 97% energii mielibyśmy własnej, 3% tylko potrzebujemy kupić na zewnątrz, więc byłoby to dla nas, to jest nasz cel. Czy nam się uda, to dzisiaj to trudno mi powiedzieć, ale na pewno turbina wiatrowa i magazyny energii takie standardowe, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku powstaną. Panie Przewodniczący, wszyscy się tutaj naprawdę bardzo cieszymy. Cieszę się również ja. Co prawda dzisiaj jako przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego, ale jak koncepcja przedszkola powstawała, rodziła się w głowie, no trzeba to powiedzieć, wójta gminy Walim. Byłem radnym w gminie Walim. I chociaż często, bardzo często z wójtem się nie zgadzałem, jednak tą koncepcję popieraliśmy wszyscy jednogłośnie. Tak jak powiedział to wójt Adam Hausman tutaj na otwarciu przedszkola, miał 100% poparcie tej koncepcji całej rady i cieszę się, że w dniu dzisiejszym możemy otwierać to. Wójt mógł otworzyć z przewodniczącą rady tą inwestycję i czekamy na dzieci. Oczywiście przyłączam się do gratulacji wykonania takiego pięknego projektu. Ja dwa zdania powiedziałbym o tym montażu finansowym. On jest ważny, bo zatacza znacznie większe kręgi niż tylko gmina Walim i Dziecimierowice. Rzeczywiście jest tak, że zaczyna się, i to chyba ja nie wiem, czy nie jest pierwszy obiekt, w którym realnie będziemy mogli powiedzieć, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, choć jeszcze przed konkursem, ale są wbudowane w ten projekt. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dzięki kilkuletnim naszym zabiegom, głównie samorządowców, obejmuje teren nie tylko gmin górniczych, takich jak Boguszów Gorce, Nowa Ruda, Wałbrzych, ale również teren byłego województwa wałbrzyskiego, sięgając aż pod ziemię kłodzką, oczywiście również powiat wałbrzyski. I te środki w bardzo dużej ilości, to jest 2,5 miliarda złotych, są do wydania albo musimy mądrze wydać w bardzo krótkim czasie. I to, że wszyscy staramy się bardzo, aby te środki mądrze, zgodnie z przepisami, sprawnie wydać, jest dla nas w tej chwili absolutnym priorytetem. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, jeśli wszystko dobrze się ułoży, będzie dokładał się 5 milionów złotych do tej inwestycji właśnie w ramach transformacji energetycznej i obiektu demonstracyjnego, czyli tych wszystkich wątków, o których technologicznie nowoczesnych, o których mówił pan wójt. Dla kuratora to największa przyjemność uczestniczyć w takich miejscach, w takich spotkaniach. Tym bardziej, że będzie to służyło edukacji. To miejsce będzie uczyło, wychowało dzieci, nie tylko tego miejsca, ale także i od całej gminy. To jest najważniejszy etap edukacyjny. Przedszkole kształtuje wszelkie postawy, wychowuje, uczy. To tutaj się zaczynają pasje, kreatywność dzieci. Tu może być, gdzie się wszystko zaczyna. To jest to miejsce też najtrudniejszej pracy nauczycieli przedszkolnych i zarządzania przedszkolem. Znalazłam taki piękny cytat Janusza Korczaka. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie, naucz. Jeśli nie wie, wytłumacz.
jeśli nie może pomóc. Ja wierzę, że w tym przedszkolu takim wspaniałym to się będzie działo. Cała kadra pedagogiczna, dyrekcja będzie pracować, żeby te dzieci się wspaniale rozwijały kreatywnie tutaj. Ja odrobiłam lekcję, przeczytałam o tym przedszkolu, że ono jest takie niezwykłe, właśnie naszpikowane wspaniałościami, zbudowane z lokalnego kamienia, wyposażone wspaniale. No i powiem tak, że te dzieci będą miały szansę uczyć się tutaj estetyki od pierwszych dni. Że jeżeli będą się uczyły o tej ekologii, o tym, że w taki sposób jest pozyskiwana energia, to proszę Państwa, to jest dodatkowy atut tego przedszkola. Nie tylko wychowanie, nie tylko zwykłe zabawy codzienne, nie tylko uczenie czytania, pisania, ale też ten niezwykle ważny dzisiaj w Polsce i w ogóle chyba na świecie aspekt edukacji klimatycznej, wychowania zgodnie z przyrodą i dla przyrody. Bardzo dziękuję i gratuluję władzom samorządowym, ale też wszystkim osobom, które wspierały. Wiem, że chyba tutaj grono tych, którzy wspierali ten projekt, jest bardzo liczne i duże. Dziękuję Państwu, gratuluję i obiecuję, że jako kurator oświaty w każdej chwili, jeżeli będzie tylko potrzebne, będziemy to przedszkole Państwa tutaj wspierać. Jeszcze raz wielkie gratulacje.